Słuchajcie, są jaja takie, że ja byłem w firmie Zakopane Kłady i tak dalej, jeździłem na skuterach i tak dalej, i tak dalej. Dostaliście info, że jest naprawdę dobrze, naprawdę szybko, naprawdę dobra obsługa i dostaliście kod zniżkowy ode mnie. Przyszło was tam tylu, że po prostu Zakopane Kłady non-stop jeździły na tych skuterach śnieżnych właśnie z ludzi ode mnie. Po prostu pół Zakopanego się tam zlazło, no była masakra przez cały weekend. Przyszło was tam naprawdę tyle osób, że uwaga, uwaga. Konkurencja tej firmy zaczęła wszędzie wypisywać, że ja u nich jeździłem i że ja korzystam z ich kodu i tak dalej. To jest kłamstwo. Jedyna firma, jaką ja polecam, jeżeli chodzi o kłady, za którą ręczę, że będziecie się dobrze bawić, jeżeli chodzi o skutery śnieżne, kłady i tak dalej, to jest ta firma. I słuchajcie, są do tego stopnia bezczelni, że zadzwoniliśmy właśnie do nich i zobaczcie zresztą, jak to wyglądało sami. Co to w ogóle jest za pomysł w ogóle? Witam serdecznie, w czym mogę pomóc? Halo, cześć, dzień dobry. Wiesz co, bo ja mam pytanie, bo gdzieś tam na internecie zobaczyłam, że na hasło Budda jest u was zniżka. Aha. A jaka to jest zniżka? Bo tam chłopak... 20%. A no bo tam chłopak strasznie ogląda tego Buddę i powiedzcie mi, on u was jeździł na tych skuterach, tak? Dokładnie. A czemu pan tak mówi, jak ja jestem Budda, siedzę obok i nie jeździłem u was na skuterach? Zakopane kłady, tak? No nie, właśnie nie Zakopane kłady, nie? Właśnie Budda z tej strony. I tak, kurczę, chciałem się dowiedzieć, czy jeździłem u was na skuterach. Z tego, co się orientuję, to tak. No z tego, co się orientuję, to ja u was nie jeździłem. Jeździłem u Zakopane kłady i to jest jedyna firma, którą rekomenduję. Korzystacie z mojego kodu, informujecie ludzi, że ja u was jeździłem, to nieprawda. Do tego wszystkiego to niezgodne z prawami konsumenta, więc zobaczymy, czy nie spotkamy się w sądzie. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć mordeczki, ja się mega cieszę, że tylu was wbiło na te skutery i tak dalej, że aż firma konkurencyjna musiała się chwytać brzytwy. No jak widać po rozmowie, którą widzieliście wcześniej, wyszło na jaw. Także no tyle podsumowując. To jest absurdalne do tego stopnia, że ta firma konkurencyjna zaczęła wszędzie na stronki wrzucać informacje, że to ja u nich byłem i tak dalej, że ludzie aż zaczęli cisnąć Zakopane kłady, że się podszywają, czajcie? Jaki paradoks. Także no tak jak mówię, dzięki wam, no i trzymajcie się i uważajcie na